dni w historii Płocka, które będą miały miejsce w ostatni weekend maja, piątek, sobota, niedziela, 29, 30, 31 maja. I wtedy będzie też jakaś konferencja, jeszcze w tej chwili trudno mi powiedzieć na ten temat, ale jesteśmy w trakcie przygotowań, jakiś wykład na ten temat i będzie możliwość obejrzenia właśnie tego niezwykłego, niezwykle cennego obiektu. Natomiast na stałe, trudno jeszcze mi powiedzieć, kiedy będzie wystawiona, to będzie w muzeum obok Biblii, ale trzeba odpowiednio przygotować warunki, przede wszystkim gablota, zabezpieczenia. Także w tej chwili jeszcze nie mogę udzielić konkretnej informacji co do terminu stałej ekspozycji pontyfikału. Natomiast dla publicznego oglądu będą to dni historii Płocka. Rok temu akurat mieliśmy możliwość też w 777-lecie diecezji miasta Płocka. I jako też wystawialiśmy na dni historii Płocka konferencja i wszyscy mogli obejrzeć oryginalny dokument dyplomacyjny miasta Płocka z 1237 roku. Teraz, w tym roku, będzie też pontyfikał jeszcze cenniejszy, choć dyplomacyjny Płocka również jest bardzo cenny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania Państwa, proszę bardzo. Kiedy mogłyby się rozpocząć prace konserwatorskie księcia i na czym by polegały? Chciałem też spytać o badania, czy ta księga była rozwarstwiona, żeby ustalić, czy jest jedna wodna. Na czym mogłyby polegać badania warstw marginalnych? O tych różne szczegóły tutaj poprosimy panią profesor, natomiast ja sądzę, że to biskup będzie decydował, ale po powiedzmy wstępnym, znaczy po takim zaprezentowaniu dnia historii Płocka i jakimś takim czasowym tam czasie krótkim ekspozycji, to myślę, że dobra byłaby okazja, żeby później ten kodeks dokładnie przebadać. No właśnie, to już jest kwestia do ustalenia, bo mówię, no teraz tutaj byśmy zaprezentowali, żeby ludzie też tutaj mogli mieszkańcy zobaczyć. Natomiast później właśnie po jakimś czasie można by ten kodeks poddać badaniom. Technicznie, panie profesor, poproszę, jak to by mogło wyglądać, trzeba by to rozwarstwiać czy nie rozwarstwiać, myślę, że nie, ale to bardzo proszę o dokładne powiedzenie, jak mogłyby takie badania wyglądać wstępnie. Badania są bardzo złożone. Polegają na analizie samego pergaminu, na analizie atramentów, na analizie inicjałów, to znaczy pigmentów w tej warstwie malarskiej, która została użyta oryginalnie w technologii wykonania inicjałów. Oczywiście także na analizie takiej związanej z oprawoznawstwem, to znaczy z tym, jak, bo być może będzie można znaleźć ślady na kartach w grzbiecie świadczące o tym, że on jak był kiedyś oprawiony, że był na przykład inaczej oprawiony, w innym miejscu były ślady po szyciu na przykład, jakieś ślady innej oprawy lub karty były na przykład w jakiś inny sposób złożone. Trudno w tej chwili powiedzieć, bo było za mało czasu, żeby jeszcze bardzo dokładnie się temu przyjrzeć. Analiza polega także na wykonaniu różnych zdjęć specjalistycznych w ultrafiolecie, w podczerwieni, na określaniu także stanu, szczegółowego stanu zachowania i tego, jak w profesjonalny sposób tak cenny zabytek powinien być eksponowany oraz przechowywany. Możemy ustalić tutaj warunki, w jakich on powinien być przechowywany, dlatego że dla każdego rodzaju pergaminu może być inne warunki przechowywania tak naprawdę, które mówią o warunkach temperaturowych oraz wilgotnościowych, w jakich najlepiej taki zabytek będzie się zachowywał. Być może pozwolą takie tego typu badania. Aha, no i oczywiście także musimy stwierdzić, co zostało użyte w trakcie tych prac konserwatorskich. Przede wszystkim to dla bezpieczeństwa zabytków przede wszystkim trzeba stwierdzić, jakie metody, jakie środki zostały użyte. No niestety lata 70. w konserwacji są dość takim niefortunnym okresem.
To był taki etap eksperymentów z różnymi nowymi klejami, substancjami w konserwacji. Często bez takich dogłębnych badań trwałości tych materiałów. Pojawiało się mnóstwo różnych środków. No, w tym przypadku istotne jest, aby stwierdzić, jakie środki zostały użyte. Jesteśmy w stanie przebadać dzięki analizom nieniszczącym dla zabytku oczywiście ustalić. I wtedy będziemy wiedzieli, co można ewentualnie z tym dalej zrobić. Oczywiście są takie, były takie metody konserwatorskie, które praktycznie są nieodwracalne. Natomiast no, tutaj nie wiemy, co zostało zrobione. Jesteśmy w stanie tak w ciągu 10 minut, oglądając ten kodeks, byliśmy w stanie stwierdzić, że prawdopodobnie całe strony, przynajmniej tej pierwszej części, zostały w jakiś sposób jakąś substancją zaklejone. To już była o tym mowa. Natomiast jaka to była substancja, nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć i nie jesteśmy w stanie również powiedzieć, jaki ewentualnie powinien być przebieg samej konserwacji, co jesteśmy w stanie zrobić. Czyli najpierw diagnoza powinna być bardzo precyzyjna. Z pewnością użyto także klejów syntetycznych, którymi pokryto niektóre litery wykonane zieleniami. Jest dosyć gruba warstwa takiego jakby skrystalizowanego białego kleju na tym. Trzeba by to było stwierdzić, co to jest i oczywiście to usunąć. Były także przeprowadzane konserwacje samych zieleni miedziowych, także trzeba by się było do tego ustosunkować, ale już na spokojnie. Także jeżeli jest pytanie o szczegółowy przebieg pracy, niestety nie można w tej chwili jego przedstawić. Na pewno jest dosyć dużo do zrobienia. Natomiast kodeks z pozoru wygląda na dobrze zachowany, ale był bardzo intensywnie konserwowany i jest bardzo dużo takich szczegółowych rzeczy, które powinny zostać poddane analizie w tej chwili. A czy możliwe byłoby i czy wskazane odtworzenie pierwotnej oprawy? Nawet nie, jako odrębnej części. Jak do tej pory nie mamy podstaw. Nie mamy podstaw, żeby wykonać rekonstrukcję, musimy mieć, nie wolno nam wykonać rozumiem. Fikcją. A wiadomo, czy jakieś materiały źródłowe, dokumentacja dotycząca. No niestety. Przed wojną był badany, też pobieżnie badany. Arcybiskup Nowowiejski korzystał w swoich pracach, w latach międzywojennych, tak. Korzystał z tego kodeksu w swoich badaniach liturgicznych, między innymi właśnie opisał to potem w takim artykule o rezurekcji, opisie rezurekcji. Ksiądz profesor Michalak, liturgista, tu z seminarium, ksiądz Mokowski. Oni korzystali, ale ich interesowała treść. I dzięki temu, że oni korzystali, pisali artykuły na ten temat, można było później zidentyfikować ten kodeks. To też było bardzo cenne, że ksiądz świętej pamięci Podleś na podstawie właśnie tych przedwojennych, międzywojennych, nie tyle opisów, co właśnie tekstów wykorzystanych i pisanych na podstawie pontyfikału, to określił precyzyjnie, dlatego że profesor Lewański nie wiedział, przypuszczał tylko, że to jest pontyfikał płocki. Dopiero ksiądz Podleś, porównując to właśnie z przedwojennymi badaniami arcybiskupa, czy tutaj księży płockich, stwierdził z całą pewnością, że to jest pontyfikał płocki. Natomiast, proszę Państwa, no, nikt wtedy nie prowadził jakichś takich dokładnych badań konserwatorskich. Nie mamy niestety opisów, nie mamy zdjęć. Gdybyśmy mieli zdjęcia przedwojenne, jak to wyglądało, no to już by nam to dało możliwość zobaczenia, jak ta oprawa wyglądała wtedy. Czy była oryginalna, bo ona mogła nie być oryginalna, ona mogła być z XVI wieku na przykład. Jeśli kodeks był używany przez kilkaset lat, jako codzienna niemal księga liturgiczna, to mogli gdzieś, powiedzmy, w XVI wieku, można zmienić było tę oprawę, bo ona mogła być wtedy już zniszczona jakoś i zrobiono na przykład nową oprawę w XVI wieku, więc czy tamta przedwojenna była oryginalna, to też jest znak zapytania, my tego naprawdę nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. Pan dyrektor Cejnowa mówił, że oni go kupili w złym stanie, tak pamiętam, to tłumaczył. Ta oprawa, nie wiem, czy w ogóle istniała, czy już jej nawet nie było. Kodeks był zawilgocony, być może leżał gdzieś w wodzie, czy w jakiejś wilgotnej piwnicy, no my nie wiemy, co z nim się działo od 40 gdzieś pierwszego roku, jak on wędrował, już tym bardziej od 45, jak on wędrował na to aukcję w 73 roku do Monachium. To tego nie wiemy, w czyich rękach, gdzie, jak, w jakich warunkach.
Twierdził, że był w złym stanie i dlatego oni od razu poddali go konserwacji i ta oprawa, czy w ogóle nie istniała, czy była bardzo już jakaś tam szczątkowa, dlatego ją wymienili, zrobili nowo. Także tu będzie bardzo trudne to do ustalenia. Gdybyśmy mieli zdjęcia, opisy, byłoby to proste, ale niestety chociaż kawałeczek gdyby był z tej oryginalnej, ale czy to była oryginalna, dlatego to będzie trudne. I tu tak jak pan doktor Jacek stwierdził, gdyby ta oprawa była, to by nam to ułatwiło potwierdzenie już takie ostateczne, że jest to na przykład kodeks XII-wieczny, a nie XIII, XIV, czy XV-wieczny, jak nieraz się tam też spotykało w niektórych opracowaniach. No ale to niestety nie wszystko. Cieszmy się, że w ogóle go mamy i możemy tyle zrobić, co możemy, a no już trudno wymagać nieraz od zabytków w tym wieku, że tak powiem, żeby były kompletne. Także tu będzie kłopot. Tak. A czy są zabytki ze zbiorów dawnej biblioteki seminaryjnej, które zaginęły w czasie II wojny światowej, zostały wywiezione przez hitlerowców, które być może pojawiają się gdzieś, a o zwrot, który diecezja się stara. To była ta wspomniana Biblia, to była ta Biblia Płocka, no wróciła Biblia. W 1945 roku, kiedy rozpoczęto po wojnie pierwszy rok akademicki w seminarium, wczesny wicerektor ksiądz Szewczak, rozpoczynając ten rok, mówił o stratach biblioteki, jak kojarzę, mówił w ten sposób, że mieliśmy przed wojną około 100 kodeksów rękopiśmiennych. Zostało nam dzisiaj kilkanaście, te 4 XII-wieczne, no i kilkanaście gradałów antyfonarzy. Mieliśmy gdzieś około, czy nawet ponad 300 imponabułów, czyli tych najstarszych druków, jak Państwo wiecie, od 1450 roku, od wynalezienia druku przez Gutenberga do 1500 roku. Ich było ponad 300. Dzisiaj mamy 10, z czego tak naprawdę naszych prawie w ogóle, bo to takie powojenne już nabytki, czy nasze zostały niestety rozkradzione. Mieliśmy kilka tysięcy starodruków od XVI przez XVII, XVIII wiek. To niektóre bezcenne kolekcje Erasmaciołka, którą on podarował tutaj diecezji. Biskupa Wolskiego, szczególnie druki hiszpańskie, on zbierał książki starodruki hiszpańskie. To nam niestety przepadło. Biblioteka została po prostu ograbiona, zupełnie ograbiona. Czy to się gdzieś tak? Powiedzmy też w tym momencie, że to po raz drugi, bo wcześniej Szwedzi. No tak. Szwedzi, to olbrzymie straty w czasie wojen szwedzkich. Także tutaj też płot większy. Ciekawostka. Większe jeszcze niż w czasach okupacji hitlerowskiej. Ciekawostka, że mnie kilka lat temu ktoś kompetentny mówił, że w Sztokholmie w jednym z antykwariatów widział kilkanaście kart z naszych prawdopodobnie akt kapituły, tak to on to odczytał, które były do nabycia. Czy to było jeszcze z rabunku szwedzkiego, czy to już z tych właśnie wojennych, to trudno powiedzieć. W każdym razie mówi absolutnie to było z Płocka duszy księdza w Sztokholmie w jednym z antykwariatów. Niekiedy wypływają, w świętej pamięci ksiądz profesor Żebrowski, kiedyś rozmawialiśmy o tym, mówi, że on miał sygnały. Niekiedy na aukcjach te nasze rzeczy gdzieś tam się pojawiają. Tylko wiecie Państwo, no to jest bardzo trudno to, tak powiem, namierzyć, interweniować od razu. Państwo z ministerstwa proszą, że gdyby były takie sygnały, że coś naszego gdzieś się pojawiło, oni chętnie pomogą w odzyskiwaniu tych rzeczy. Natomiast ja powiem w ten sposób. Mieliśmy paradoksalnie szczęście, że ten kodeks został nabyty przez bibliotekę, czyli przez instytucję. Gdyby nabył go wtedy na aukcji prywatny jakiś kolekcjoner, myślę, że już byśmy go nigdy nie odzyskali, dlatego że on by się tym nie chwalił, on by to pokazał w gronie jakichś tam najbliższych, prawda, znajomych i to by pewnie już było nigdy nie do odzyskania. Bo tak to się niestety dzieje, że kiedy trafia do kolekcji prywatnych, no to chyba, że jacyś, prawda, potomkowie sumienie ich ruszy i na zasadzie właśnie takiego odruchu sumienia to zwracają. Natomiast bardzo byłoby to trudne, czy niemożliwe pewnie do odzyskania. No z instytucją można było jeszcze prowadzić jakieś rozmowy, natomiast jeśli by to zostało kupione przez prywatnego nabywcę, a tak się mogło stać, to było. Dlatego tak jest problem z tymi naszymi zbiorami, bo one gdzieś tam pewnie w kolekcjach prywatnych, te, które przetrwały, no bo część też pewnie niestety została zniszczona, te, które w kolekcjach prywatnych się znajdują, te, które gdzieś na aukcjach, no jest bardzo, bardzo trudna rzecz, żeby one wróciły. Nieraz przez przypadek, nieraz przez właśnie odruch dobrego sumienia, czy przez właśnie takie właśnie możliwości jakieś, jak w tej chwili, one wracają, ale to chyba no marzeniem by było, żeby już była jakaś tam znaczna część tych zbiorów powróciła, to pewnie jest nie do odzyskania. Tak myślę. No. Cuda się zdarzają, może jakiś kolejny będą tego typu cuda, że jakaś właśnie tak do typu. Kilka lat temu, na przykład, tak. Właśnie to Dobra Wola wpłynęła też na oddanie buldy papieskiej XIV-wiecznej z pieczęcią ołowianą, którą mamy właśnie
i czeka też na konserwację. Kilka lat temu była przewieziona przez jednego z księży naszej diecezji. Też na terenie Bawarii w jednej z parafii spotkał pana, który dowiedział się, że to jest ksiądz z Płocka, więc przybiegł i przyniósł ten bulę. Powiedział, że przed wojną był klerykiem. No, został wcielony do Wehrmachtu jako sanitariusz. Gdy już wycofywali się w półtusku, były porozrzucane różne dokumenty, rękopisy, starodruki. I on już znając trochę łaciny, rozpoznał, że to jest chyba najcenniejszy spośród tych dokumentów. I zabrał z sobą, powiedział, że nie ukradł, tylko ratował przed żołnierzami sowieckimi, którzy prawdopodobnie by sobie dorzucili do pieca, żeby było cieplej. Że ratował. I po wojnie chciał oddać, ale no, były takie czasy, jakie były, miał trudności z oddaniem. Nadarzyła się okazja, gdy właśnie pojawił się ten ksiądz naszej diecezji, przekazał, bardzo wdzięczny i bodajże chyba 27 dni po przekazaniu zmarł. Znaczy czekał na ten moment, ale chciał od samego początku przekazać. Ale to była właśnie dobra wola, bo nie musiał, a jednak przekazał. Także, ale to są to tak, pojedyncze przypadki. Natomiast dziesiątki są nadal gdzieś nie wiadomo gdzie. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony państwa? Dziękuję serdecznie za liczną obecność. Dziękuję księdzu biskupowi, pani profesor, panu doktorowi, księżom, dyrektorom. Poszerzyli naszą wiedzę o politykale uchwalną w znaczny sposób. No i pozostaje nam prosić o dobrą, pozytywną promocję tego zabiegu. Dziękuję bardzo.